Cześć moi drodzy, jak przygotować glebę pod sadzenie czosnku ozimego. Sadzenie ozime ma tą zaletę, że nie musimy przechowywać tych ząbków w żadnych lodówkach i w inne sposoby, które nam po prostu uniemożliwiają to i są po prostu kłopotliwe. Dlatego lepiej sobie posadzić teraz czosneczek, to znaczy teraz nie, za miesiąc, tak? Teraz przygotujemy Wam glebę, pokażemy jak to zrobić, bo czosnek jest takim warzywem, które jest bardzo wymagające. Jak nie zrobicie wcześniej takiej zaprawy, nie zrobicie dobrej gleby, po prostu będzie czosnek, ale w takim połowicznym wymiarze, także będą dużo mniejsze te czosneczki niż na przykład w supermarkecie, a my chcemy, żeby były duże, a takie jak tam, albo i większe. Do roboty, więc co robimy? Tu mamy glebę. Ania, co tu jest? Czarnoziem. Wysypaliśmy trochę czarnoziemu, tak. Bo kompostu mamy mało, więc niestety kupna tym razem, ale trzeba porządnie zrobić. No ale mamy za to oborniczek bydlęcy. Dobra, jest tu niezła ziemia, rozsypujemy, nie tyckamy się. Tam masz jeszcze w oborniczek, drugim. troszkę tu, przekompostowany, już przeleżany. Także pod czosnek najlepsza jest materia organiczna, nie żadne tam, jak to się mówi, mineralne nawozy, tylko właśnie organiczny. Po prostu przekopać tak na jakieś 30 cm, niech to się przeje. I po prostu jeszcze na wierzch coś tutaj wysiejemy, jakiś przedplon, tak? Przedplon, tak. Przedplon, mhm. No. Mamy tutaj, przygotowałam tam groch siewny, łubin wąskolistny i gorczycę. No miesiąc, ponad miesiąc może nawet jeszcze do wysadzenia czosnku, to liczę na to, że coś tutaj wyrośnie. Zawsze to trochę ubogaci, korzenie trochę tam rozpulchnią, mikroorganizmy będą już działać, także... Niech się dzieje. Na Podlasiu popadało troszkę, więc jest tak fajnie, już nie ma tej suszy takiej. Praktycznie była susza już taka nie do zniesienia. Zaraz zgubię coś tutaj. O, teraz ładnie wyrównujecie. Troszkę to można było głębiej dać. Najpierw, a u nas wiadomo. Co, może jeszcze wysyp tą ziemię po pomidorach. Wszystko, nie wiem. O tu, pod. O, dobra. Przysyp. Tak, przysypać nie troszkę. Tak. Dobra. O, tu też jakąś słomą to nie szkodzi. No mniej i więcej. Tutaj i organicznej ten. Materii, tym lepiej. Potem słoma jeszcze jakaś tak. Jeszcze weź drugie wiaderko, bo przecież nie będę tej ziemi wyrzucać. To też była dobra ziemia z hydrożelem, tak. Także... Także u nas nic się nie marnuje na działce. Tak, o, dobra. I teraz co, Ania, wysyjemy? Ten poplon. Przedplon, tak? Przedplon, tak, tak. Poplon niby też, ale w tym wypadku będzie przedplon, bo po miesiącu... Co tu, Ania, jest? Gorczyca? Łubin. Łubin wąskolistny, tak? I groch siewny. Łubin. Łubin i groch siewny fajnie wiążą azot z powietrza, tak. W glebie, także... Mają bakterie borowiskowe na korzeniach i super ściągają. A gorczyca azot. Z kolei tam... Dobra, jeszcze nie chciała wysypać Tobie? Wysyp wszystko, już jak przygotowaliśmy. Wszystko, nie będziemy się tam szczypać. A i bardzo ważne, że same przygotowanie ziemi to za mało, musicie też wybrać dobre stanowisko słoneczne, bo ja w tamtym roku ziemię przygotowałam, ale mieliśmy kiepskie, cieniste stanowisko i ten czosnek też wcale nie porósł. Także słoneczko musi być, troszkę tą śliweczkę przerzedzimy, żeby tu było więcej słońca. No nie musi być na pełnym upale, troszkę jak tam tego ci nie będzie, to też dobrze. Nawet jak czosnek teraz Wam przemarznie, to nic się nie stanie, on odbuduje się, czy to w lutym, czy w marcu. Nie, no jeżeli późno wysadzicie, właśnie w listopadzie na przykład, to tak. Powinno być wszystko ok, nie powinien wyjść za wcześnie. Tak, do końca. Dlatego nie ma co się śpieszyć, jeszcze teraz jest za wcześnie na wysadzanie. Do końca października wysadźcie czosnek. Nawet w listopadzie też, Krzysiu, można spokojnie, tak, jeżeli... Tak, korzenie, wieszanie. No ja wiem. Atmosfery, no ale sam mówiłeś, zimą też się korzenią, tak? Jeżeli tylko nie będzie dużych mrozów, to wszystko się korzeni. Wszystko zależy, jaka będzie aura, więc ja myślę tak, do 10 listopada to trzeba posadzić. Żeby on miał czas się naprawdę troszkę zakorzenić. Dobra. Tu by się przydało jeszcze podlać, nie wiem... Teraz podlejemy, nie, zaraz. Ponoweczko podlejemy. I cóż, moi drodzy, czosnek mniej więcej kiedy, Ania? Czerwiec, lipiec, będziemy tak. Mieć taki. Będą relacje na pewno, bo w tym roku taki nam czosnek. Nie wyszedł z tego względu właśnie, że nie zrobiliśmy przygotowania. Nie, ja przygotowałam podłoże, Krzysiu, ale było tam w cieniu rosło. W cieniu rosło, czyli no. inna kwestia, tak? No, no ale jeszcze teraz w tym roku będzie jeszcze lepsza podłoże, więc na pewno czosnki będą konkurencyjne z tymi chińskimi czy marketowymi. Cześć!